Kandyduję dlatego, że jako rodowity bochnianin doszedłem do wniosku, że powiat boheński, ziemia boheńska powinna mieć swojego reprezentanta w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. I myślę, że jest właśnie ten moment, ta chwila, aby przy najbliższych wyborach, czyli w momencie, kiedy wyborcy będą wrzucać kartki do urny, wybrali swojego reprezentanta. I na to liczę, że ten głos oddadzą na moją skromną osobę. Natomiast w związku z tym, że przez dłuższy okres czasu Bochnia i powiat nie miała swojego reprezentanta, chciałbym, żeby te podstawowe, zasadnicze elementy, o które poszczególni wójtowie czy też starostowie starają się w zakresie inwestycji drogowej rozbudować, mówię tutaj o łączniku autostradowym, myślę, że będzie wtedy ku temu okazja lobbować na rzecz utworzenia takiego rozwiązania komunikacyjnego w Bochni. W parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej powinny zasiadać osoby z wykształceniem wyższym technicznym. Widać, że fachowców w tej branży jest niewielu. Przez ten okres 4 lat rządów Platformy udało się w zakresie infrastruktury drogowej zrobić dość dużo. Ja nie mówię, że wszystko, bo to uważam, że to jest początek, zaczątek. W tej dziedzinie jest bardzo wiele do zrobienia, bo mamy zaniedbania nie kilkuletnie, tylko kilkudziesięcioletnie. I myślę, że właśnie moja wiedza, moje umiejętności, moje doświadczenie z pracy w powiatowym zarządzie dróg mogłyby się przełożyć na pracę w parlamencie. Pracuję w powiatowym zarządzie dróg na stanowisku dyrektora tejże jednostki. W zeszłym roku w wyborach samorządowych zostałem dzięki swoim wyborcom wybrany na radnego Rady Miejskiej w Bochni, a wcześniej jako jeszcze student dość prężnie działałem w parlamencie studentów RP. Reprezentowałem środowisko akademickie, studenckie miasta Krakowa w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych miasta Krakowa. Nasz koalicjant jest wiarygodnym partnerem i myślę, że nawet gdyby się okazało, że wyborcy obdarzą nas kolejnym zaufaniem na kolejne 4 lata, to pewnie lider naszego ugrupowania nie wyklucza możliwości powołania takiej koalicji właśnie z Polskim Stronnictwem Ludowym.